opowiem Wam o polskiej malarce Oldze Boznańskiej. Urodziła się 15 kwietnia 1865 roku w Krakowie. Jej mama, pani Eugenia, była nauczycielką rysunku. Po kilku latach odkryła, że jej córka jest bardzo zdolna. Najpierw uczyła ją sama malować, potem mała Olga miała innych nauczycieli. Niestety nie miała możliwości studiowania na Akademii Sztuk Pięknych, bo była dziewczynką, a w tamtych czasach kobietom nie wolno było studiować. Olga wcale się nie zniechęciła, gdy miała 20 lat, wyjechała do Monachium. Właśnie tam namalowała swój najsłynniejszy obraz, dziewczynka z chryzantemami. Swe prace pokazywała na wystawach, jej obrazy podobały się wielu ludziom. Dostała nawet wyróżnienie od arcyksięcia Karola Ludwika. Pani Olga przeprowadziła się do Paryża, miasta wielu malarzy. Swoje piękne obrazy wysyłała do różnych miast Europy i zdobywała kolejne nagrody. Panią Olgę nazywano malarką ludzkich dusz. Dlaczego? Bo artystka potrafiła pokazać na nich nie tylko jak ktoś wyglądał i w co był ubrany, ależ to jakim był człowiekiem. Zawsze zanim zaczęła tworzyć nowy portret, poznawała osobę, którą chciała namalować. Zapraszała ją do swojej pracowni i długo z nią rozmawiała. Po takiej rozmowie wiedziała już, czy ktoś jest pewny siebie, czy nieśmiały, czy często się śmieje lub bywa smutny. Dla malarki najważniejsza była twarz i oczy i często wcale nie malowała ładnych twarzy, ale te, które ją zainteresowały. Bycie modelem pani Olgi to było spore wyzwanie. Wymagało 30, a nawet 40 spotkań z artystką. Przez 2 godziny trzeba było siedzieć w jednej pozycji. W Paryżu malarka czuła się bardzo dobrze. Mieszkała tam do końca życia, malując i opiekując się gromadką swych zwierząt. Zmarła 26 października 1940 roku.